Smartfonów z linii Xperia robi się naprawdę sporo. Miro to urządzenie z niższej półki cenowej, reklamowane jako stylowy, społecznościowy smartfon. Rzeczywiście, prezentuje się nieźle, smukła obudowa z tworzywa sztucznego ma przyjemną, matową fakturę i kolorowe wykończenie. W tym przypadku różowe. Jakoś nie mogę się ostatnio uwolnić od tego koloru. Ciekawym akcentem jest podświetlenie informujące o aktywnościach pod ekranem. Spojrzenie na sam ekran od razu zdradza, że nie mamy do czynienia z drogim modelem. Przy 3,5 cala i rozdzielczości 320x480 piksele naprawdę są widoczne, co utrudnia przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy ogranicza gamę dostępnych aplikacji. Wyświetlacz broni się trochę niezłym odwzorowaniem kolorów oraz kontrastem, reakcja na dotyk pozwala na sprawną obsługę. Podobnie jest z wydajnością. Procesor 800 MHz wystarczy do poprawnej nawigacji po systemie, ale o obsłudze bardziej zaawansowanych gier zapomnijmy. W kwestii integracji z serwisami społecznościowymi faktycznie Sony nie minęło się z prawdą. Miro radzi sobie z udostępnianiem treści naszych znajomych, w czym pomagają dedykowane do tych celów widżety. Aparat ma 5 megapikseli i lampę LED i nie brzmi to źle, ale zdjęcia nie do końca oddają te parametry. Brakuje im detali. Kolory wydają się wyblakłe, szczególnie przy sztucznym świetle. Na obronę aparatu mamy przystępny interfejs z funkcją panoramy, kilkoma sceneriami i redukcją czerwonych oczu. Lepiej spisuje się odtwarzacz muzyczny wspierany przez funkcję X-Loud. Rzeczywiście, muzyka puszczana na Miro, również przez głośniczek, brzmi czysto, nawet, co ważne, w górnych rejestrach donośności. Sama donośność może nie powala, ale wystarczy, by posłuchać jakiegoś utworu we dwoje przy kolacji. Przy sporadycznym korzystaniu z playera, pół godziny rozmów i typowej wymianie wiadomości, sprawdzaniu Facebooka i maila, bateria o pojemności 1500 mAh powinna wystarczyć na około 2 dni. Sony Xperia Miro nie ma aspiracji, by być tytanem wydajności. To po prostu smartfon dla początkujących w stylu HTC Desire C czy Samsunga Galaxy Mini 2. Na jego korzyść przemawiają smukła, zgrabna obudowa, przyjemny interfejs Sony z przydatnymi widgetami oraz niezły player audio. W końcu to Walkman. Minusy to raczej typowe słabości dla tej klasy urządzeń. Mała rozdzielczość ekranu, stosunkowo niska wydajność i nie najlepszy aparat. Ale jeśli szukacie kompaktowego urządzenia do sprawdzenia Facebooka, poczty, słuchania muzyki podczas podróży i sporadycznego robienia zdjęć, Miro to niezły wybór.